Dawaj, dawaj, lecisz. Jakiegoś hyperka. Będzie hyperek, czy nie będzie hyperek? Jakie to jest ogromne tutaj na tym respie, co jest? Hej, siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. Witam was dzisiaj z jajka, ponieważ pogadamy sobie o evencie wielkanocnym, który miał być, no, generalnie w piątek, później w sobotę, a teraz mamy przeniesiony na niedzielę, ale to już jest jakby pewne. Mają tak naprawdę 85% podobno zrobione, jeżeli chodzi o cały kontencik właśnie w nowym update'cie. Macie teraz screena z Discorda, tak to wygląda, więc mamy oficjalne info, że będzie ten event już jutro. Jestem ciekaw, czy zostanie tutaj właśnie Dzień Świętego Patryka i tak sobie myślałem, ale jak widzę, że tutaj mamy generalnie właśnie taki, wiecie, no tutaj mamy to miejsce dla Świętego Patryka dnia, więc pewnie jeszcze ten dzień zostanie. Tak samo tutaj mamy Easter, no The Hunt to wiadomo, The Hunt raczej każdy już zrobił. Kto nie wie, gdzie są jajka, to poprzedni odcinek robiłem na szybko i no nie jestem z niego zbytnio zadowolony, ale tam wszystko pokazałem, także jajca możecie poszukać ze mną, jak jeszcze nie wiecie, i macie Easter event coming very soon. I generalnie naprawdę bardzo bliziutko do tego eventu jest. No i w tym momencie tak naprawdę już jutro będziemy mieli nowe jednostki, bo to mają być nowe jednostki, nowe crate'y. I nawet pokażę wam coś ciekawego, zanim przejdziemy jeszcze do ciekawszych rzeczy, ponieważ dzisiaj otworzymy bardzo dużo crate'ów. Zobaczcie, mam tylko 40 gemów, bo dosłownie wszystko wydałem na crate'y. I nie tylko, bo też tutaj sobie odnawiam generalnie EQ, bo troszkę rzeczy przetradowałem, troszkę oddałem i tak dalej, więc generalnie mam tego naprawdę dużo, ale nam chodzi o crate'y. Znaczy, mam tego mniej, ale i tak mam dużo, nie? Jakby po prostu działam cały czas w tym tradzie i słuchajcie, na pewno będzie coraz więcej w tym eku. Mamy 1000 jednostek na 2000, z czego no tutaj bardziej mamy tak naprawdę crate'y aktualnie. Mamy scary crate'y, exclusive spider nawet zdobyłem, Santa crate'a, New Year crate'a, mamy tak samo tutaj booster crate'a bardzo dużo, mamy tego nowego crate'a z tytanami, mamy walentynkowego i mnóstwo Dnia Świętego Patryka. Oby coś nam wyleciało, ale zanim to pokażę wam coś ciekawego, bo jest taka pewna rzecz związana z Trading Plazą, że właśnie to bardziej, jeszcze bardziej potwierdza to, że już jutro będzie update'ik, także widzowie, jak się zastanawialiście, no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem na tym kanale, bo tutaj zawsze macie najnowsze info dosłownie od razu. Zobaczcie tutaj, jak wbijacie sobie na Trading Plazę, no to generalnie, o, tu kogoś mocno tutaj de lulu, normalnie 60 tysięcy za DJ TV Mana, widzowie, nie ma szans. Ogólnie DJ TV Man jest sprzedawany net po 35k i 35k to jest dobra cena. 40 jeszcze by uszło, no ale nie 60k, naprawdę. Także uważajcie na te ceny. Jeżeli chodzi o crate'y, bo dzisiaj otwieramy każdy crate, widzowie, i słuchajcie, tutaj obok tego crate'a Dnia Świętego Patryka mamy po lewo jeszcze jedną rzecz i to będzie właśnie ten nowy crate wielkanocny. On już tutaj się pokazuje, znaczy go nie widać, ale pokazuje się kafelek dla niego, także już wiemy, że będzie jutro. Także widzowie, tak, jutro evencik potężny, będzie nagrywane, także będę nagrywał. No a jeżeli chodzi o Scientist crate'a i Turki crate'a, szukałem naprawdę na jakichś 30 plazach i nie mogłem w ogóle tego znaleźć. Wracamy sobie na lobby, więc słuchajcie, no nie mogłem totalnie znaleźć tych crate'ów i jakby tutaj, no po prostu, skoro ich nie znalazłem, to ich dzisiaj nie otworzymy, ale mamy mnóstwo innych crate'ów, które pootwieramy, dlatego odpalam w tym momencie boosta. Jak już wiemy, kiedy jest Wielkanoc, wiecie, kiedy jest Wielkanoc, to myślę, że możemy tak naprawdę lecieć w otwieranie, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, więc w tym momencie zacznijmy może od Świętego Patryka i rzućmy sobie tak na początek 30 crate'ów, nie? Zobaczmy, czy w ogóle z tego crate'a wyleci nam kolejny Titan Cloverman. No aktualnie nie wygląda, żeby miał wylecieć. Mamy oczywiście tutaj trzy Titany Clovermany, żeby właśnie te koniczynka ziomale nam tutaj przynosiły szczęście, chociaż na razie tego szczęścia nie ma, ale wiecie, to jest początek, nie ma co tutaj, na spokojnie trzeba, wiecie, na spokojnie sobie do tego podejść. Po 30 kolejnych, dobra, dajemy 30, zobaczmy, kręcą się, no i się nie wykręciły. Lucky Speakerman, no Lucky Speakerman nie jest zbytnio lucky, jeżeli go dostajemy, no bo to nie jest żadna dobra jednostka tak naprawdę. Także tutaj, no, średniawa, więc otwórzmy jeszcze może takie 30, myślę, że 30, może powinienem otworzyć 77 i wtedy, wiecie, byłaby ta szczęśliwa siódemeczka, no i wtedy by siadło, bo aktualnie, no, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko coś tutaj dostać, ale wiecie co, tak sobie myślałem, że w sumie jak byliśmy na tej Trading Plazie, to możemy zrobić dym i pootwierać mnóstwo crate'ów, zobaczymy, co tam jakby tutaj ludzie, wiecie, zareagują tak naprawdę, więc pójdźmy sobie na Trading Plazę, no, chyba, że każdy będzie spał, no, też tak może być, zobaczmy, pootwieramy tu przy ludziach, zrobimy sobie, wiecie, taki opening potężny, więc tak, 10, cyk, i tutaj dajemy kolejne 10, i kolejne 10, i jeszcze kolejne 10, i słuchajcie, jeszcze 10, także 50 crate'ów dookoła ludzi tutaj. No powiem wam, że aktualnie, nie, no totalnie słabo, patrzcie, same Lucky Speakermany. Jak wcześniej mieliśmy farta i nam wyleciało mega szybciutko, tak tutaj totalnie nie mamy farta, nie, co nie, więc zróbmy może jeszcze raz, dobra, 10, 10, kolejne 10, tutaj kolejne 10, kolejne 10, i jeszcze 10, 60,
60 crate'ów, widzowie. Czy z 60 crate'ów wyleci chociaż jeden Titan? No aktualnie na to się za bardzo nie zanosi, ale spokojnie, mamy też inne crate'y. Ogólnie wydałem całe gemy na te crate'y, więc serio, jestem totalnie na minus. Znaczy no totalnie, bo jakby jeżeli nie wyleci Titan, no to po prostu jestem na minus, to jest oczywiste. Dobra, 20 crate'ów. I zobaczmy, wtedy miałem 20 i wyleciał. No niestety tym razem nie ma, więc tutaj totalnie, no słabo to idzie. O, lata ktoś w koszulce żabki Bereza, śmado, dobra. Więc słuchajcie, robimy kolejne. Nie ma co się zatrzymywać, lecimy potężny opening. Nie wiem, ile nawet otworzyłem. Serio, nie wiem, czy 30, czy 40. Totalnie jakoś mi to umknęło teraz. Także ile bym nie otworzył i tak tylko Lucky Speakerman. Także widzicie, no totalnie tutaj nie chcę oddać. Fajnie by było, jakby oddało, żeby tutaj wśród ludzi tak otworzyć, wiecie, żeby potężnie było. Dobra, otwórz. Jeszcze 30, 40, tutaj mamy kolejne otwieramy, no otwieramy, widzowie, otwieramy, lecimy, patrzcie jaki dym zrobimy, totalny spam, nie ma już space'u, no dobra, czyli nie otworzymy za bardzo, no Lucky Speaker Menu, no niestety, widzowie, niestety, pełno Lucky Speaker Menu, wyobraźcie to sobie, jak długo będę musiał usuwać ich z EQ, no bo wiecie, mam tych trochę crate'ów i tak szczerze, długo będę to usuwał, dobra, kończą się nam, no niestety tutaj nie mamy farta, nawet lag boost nie pomaga, tym bardziej nawet nie pomaga, szczerze, im więcej go odpala, to mam wrażenie, że ciężej mi idzie, wiecie? Zawsze tak jakoś mam takie wrażenie, że to niestety tak wygląda. Szybko się to otwiera, więc niestety niczego tutaj nie mamy tak naprawdę. No i w tym momencie zrobiliśmy fajny dym na Trading Plazie, no dlaczego by tego nie zrobić? W sumie jak w Pet Simulatorku się otwierało, to też na Trading Plazie często. Dobra, dyszka. Kolejna dyszka, ile nam zostanie? Czekajcie, zostanie nam jeszcze coś tutaj? No trzy takie crate'y, no to powiem wam, że totalnie słabo. Dobra, zróbmy jeszcze tutaj jednego, no i lecimy. Czy będzie w ostatnich crate'ach, widzowie? Wydaje mi się, że no, niestety nie, bardzo słabo. No powiem wam, że no totalnie słabo. Wcześniej mieliśmy chociaż jednego, teraz nie mamy nawet jednego. To otwórzmy teraz walentynkowe crate'y. No w sumie wszystkie, bo jest ich mało, także otwórzmy sobie cztery na raz. Mamy lekkie lagi, Large Heart Speakerman. Tutaj też Large Heart Speakerman i też kolejny Large Heart Speakerman. No to powiem wam, że totalnie zakochane głośniczki wyleciały. No średnio. No ale dobra, mamy jeszcze, widzowie, takie crate'y i myślę, że noworoczne otworzymy. Otwórzmy noworoczne razy 20. Dobra, uwaga. Co się wydarzy? No niestety, Firework Cameramani. Powiem wam, że to będzie najgorszy odcinek, najbardziej, no odcinek z największym pechem w moim życiu, ale chciałem otworzyć kiedykolwiek tak bardzo dużo skrzynek naraz, no i właśnie to robię i powiem wam, że no tak, żałuję, ale jak najbardziej jest odcinek właśnie w tym stylu, bo czegoś takiego jeszcze nie robiłem, żebym otworzył aż tyle naraz, także poczekajmy, teraz tutaj Firework mi zacina, no panie, daj mi otworzyć skrzynki, co mnie obchodzi, że wypadłeś. Właśnie powinien być też skip na te słabsze jednostki, żeby tak nie czekać, no bo tak naprawdę czekam na to, że Firework Camera będzie się pokaże, no wiecie, średnio, no bo tak naprawdę wiemy, że do nic nam to nie da. Dobra, trzy ostatnie skrzynki z Fireworkiem, no tak jak mówiłem, trzy Firework Cameramani, no to powiem wam, że trzech takich Firework Cameramanów to średnio, no ktoś mi tu pisze give luck, ale totalnie tego lucka nie mam, nie no, nie da się, no jakoś totalnie się nie da. Ekskluzywny Spider Crate, dobra, zobaczmy co wyleci z tego ziomeczka, no Speaker Spider, powiem wam, że naprawdę mamy najgorszy tutaj dzień, powiem wam szczerze, naprawdę, jakby ktoś teraz otworzył przy mnie. Dobra, Scary Crate'a dajemy, gdzie jest Scary Crate, halo? Nie wiem, gdzie on się otwiera. A tam się otworzył? Co jest w ogóle? Chłopiak daleko poleciał. Dobra, jeszcze tutaj otwórzmy. Mamy Scary Crate'a. No bardzo stara skrzynka, także wiecie. Monster Speaker, no serio stary. No już nie mogłeś jakiegoś Corrupteda? Halo, co jest? Dobra, otwórzmy sobie Santa Crate'a. Wiadomo, Santa Crate ma duży procent, bo masz 1% na Titana Presentmana. Więc jak Titana Presentmana nie będzie, to znaczy, że naprawdę dzisiaj nie ma, widzowie, farta do otwierania. Elf Camera Woman, no wiadomo, legenda. Reindeer Speaker, no tutaj powiem wam, że totalnie słabiutko, ale taką najlepszą część właśnie tych booster crate'ów i z Titanem crate'ów zostawiłem na koniec, także zobaczymy co się wydarzy, no i zobaczmy, Reindeer Speaker, no to tutaj wiecie, totalnie nie ma farta. No trudno, otwórzmy 10 booster crate'ów i otwieramy, cyk, 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 dobra, trzęsą się, no i mamy jakiegoś DJ-a speakera, no nic takiego większego, nie, tak naprawdę totalnie nic nie otworzyliśmy, no dobra, trudno, widzę, że totalnie niestety nie będzie czego tutaj zdobywać, dobra, mamy z Titanami crate, dawaj, lecisz, jakiegoś hyperka, będzie hyperek czy nie będzie hyperka, jakie to jest ogromne tutaj na tym respie, co jest, ej, dobra, patrzcie, mamy hyperka, dobra, udało się, uratował odcinek, bez kitu.
Hyperek uratował odcinek. Mamy to, widzowie. Nie wiem, czy to było pokazane na czacie, ale wszyscy chyba widzieli, że mamy Hyperka. Dobra, udało się, widzowie. Akurat nie miałem, bo tradowałem, także mamy z powrotem Hyperka. Bardzo, bardzo fajnie. W końcu przyfarciło, to teraz dawaj tego Booster Crate'a, żebym miał DJ TV-ka. Dawaj, 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 lecimy. Lecimy po Hyperka, ale tu było tak wielkie, że ludzi przykryło, nie? Totalnie te crate'y przykryły ludzi. Fajnie się otwiera na Trading Plazie, bo tutaj wszyscy mogą popatrzeć, wiecie, i tak przykrywa ludzi po prostu. Zwłaszcza te crate'y właśnie z Titanami, co nie? Okej, okay, mamy DJ-a speakera. No tak średnio, średnio bym powiedział. No, announcer, kamera, DJ speaker. Ostatnie, widzowie, crate'y tutaj już zostają tak naprawdę, ale ludzie się odpalili, naprawdę. Potężnie się odpalili. Jak już tutaj dłużej otwieram, to każdy się odpalił. No to widać, jeżeli skrzynka długo się, wiecie, tak kołysze na boki, no to znak, że będzie coś fajnego. Wcześniej się kołysały i myślałem, że będą dwa hyperki w ogóle w tym wcześniejszym openingu, ale niestety. Dobra, trzy zostawimy na koniec. I co tu będzie? Dawaj DJ-a, dawaj DJ-a, dawaj DJ-a. No nie tego DJ-a. Nie DJ-a speakera, no bo to tak średnio, średnio bym powiedział. No nie, no naprawdę słabo. Nie, no jak dostanę DJ-a, nie, do ziobeczki nie dostanę DJ-a. Nie mam takiej oferty, żeby DJ-a dostać. Dobra, kolejny krejcik. Mamy tutaj DJ-a speakermana. Kolejny krejcik, zobaczmy. Ale wyleciał tam pod drzewko, jak ładnie. Patrzcie, chillerem ma pod drzewkiem. DJ speaker. No i robimy ostatni krejcik, widzowie, w tym odcinku. Nie mamy farta, tylko Hyper oddał. Także no, nie jest najgorzej, bo tak naprawdę Hyperek chodzi po 22k, coś takiego, 25k, także połowę gemów odrobiłem, no ale niestety, widzowie, nie było farta, totalnie nie było farta. Scary Crate, Scientist nie ma Crate'a, no dobra, także nie otworzymy Scientisty i Turkeya, no po prostu tego nie ma. Możemy jeszcze jeden tutaj Świętego Patryka, czekajcie, tutaj ktoś jest w trade'zie, to spróbujmy kupić ten. Ostatnie moje gemy, 3 gemy mi zostały, ostatni krejcik, słuchajcie, właśnie Świętego Patryczka. I co dostaliśmy? Lucky Speakermana, dobra, widzowie, więc ja wam dziękuję za obejrzenie, bardzo potężny opening, jutro Wielkanoc, jak już mówiłem, mamy to potwierdzone, także zapraszam, widzowie, do oglądania jutro odcinków i dzięki za obejrzenie tego, siemanko i no i siema, no i cześć.